W eksperymencie dowiedziono, że tym zwierzętom, szczurom głodzenie służy, żyją dłużej. Rozumiem, że pan przeszedł do następnej fazy klinicznej i może powiedzieć, jak wpływa na ludzi? Żyjemy dłużej, pana zdaniem? Dzięki głodówce możemy y, wyleczyć się z bardzo wielu chorób, możemy odmłodzić się. Ale o ile lat? No, może pani mieć nawet i 20 lat mniej. I co mi da coś takiego, panie doktorze? I na pewno jestem za bardzo racjonalnym żywieniem. Natomiast bardzo bym ostrzegał przed głodówkami i chciałbym o, jednym, o jednej rzeczy powiedzieć. Przede wszystkim nie mamy definicji głodówki. Głodówka to jest dzień, dwa i pięć, i wtedy zdrowemu człowiekowi, potencjalnie zdrowemu człowiekowi pewnie taki sposób przy odpowiednim pojeniu się, piciu wody nie zaszkodzi. Ale głodówka to, to w związku z tym, że brak definicji, to również może być dwa miesiące, trzy miesiące. I wtedy już nie ma co zbierać. Co to zaś znaczy nie ma co zbierać? No niestety. Każda głodówka, tak jak przejedzenie, kończy się jednym, kończy się śmiercią. Absolutnie się nie zgadzam, bo przeciętny człowiek, taki zwykły mężczyzna, szczupły, załóżmy, że ważący 70 kg, może głodować około 70 dni. Niektórzy mogą dłużej, oczywiście. 70 dni. 70 dni. To jest ponad dwa miesiące i mamy na tyle w sobie zapasów. Mamy zapasów energii, witamin, minerałów, wszystkiego. Ale doktor twierdził przed chwilą, że, że po 8 tygodniach się umiera, więc. Panie doktorze, w momencie, kiedy w kraju. O wysokim stopniu rozwoju, bardzo dużo nastolatek, które nas być może słucha, ma taką chorobę, jak anoreksja nerwoza, a 15, nawet procent od 5 do 15 z tego powodu umiera. To polecanie. Szerokiej publiczności głodówki wydaje się być jednak, doktorze, błędem. Absolutnie nie. Jeżeli ktoś cierpi na jakieś dolegliwości, i pogłoduje jeden dzień, może odczuć bardzo dużą ulgę. Grypa? I grypa, wszelkiego rodzaju zapalenia. A zapalenie być... płuc? Owszem, również można leczyć zapalenie płuc. Głodówką? No, tak, oczywiście głodówką. Czyli odstawiamy wtedy antybiotyki? Tak, oczywiście i leczymy głodówką. Głodówką możemy leczyć choroby zakaźne. Nawet leczono głodówkę z powodzeniem, takie choroby jak gruźlice. Panie głodówką. doktorze, ja nie znam takich badań, które by wskazywały na to, że należy przy płatowym zapaleniu płuc odstawić antybiotyk. Nie znam też takich badań, które by wskazywały na taką pozytywną rolę głodówki w leczeniu takiej choroby jak gruźlica, którą pan był łaskaw wymienić. Nie znamy takiej literatury. Literatura, Dlatego, parta... że po prostu pana wiedza jest ograniczona i pan to co pan mówi jest prawdą, ja myślę, ale nie jest to e... doktorze. Poczekajmy. Prawda, ale, ale pan nie ma po prostu nie ma pan pojęcia o głodówkach, nie, nie czytał pan na ten temat książek, nie robił pan sam głodówki i nie widział pan pacjenta. pytał pan mnie o to, już pa... robiłem kilkudniowe Proszę. z dobrym efektem. Tylko Czyli kilkudniowe. Prawda jest taka, że my mamy uczucie, proszę Państwa, euforyzacji przez krótki okres czasu. Natomiast później jest najczęściej apatia, znużenie, senność, zdenerwowanie, bardzo często depresja. Dlatego też, proszę Państwa, jeżeli jest dzień, dwa czy trzy, jeżeli chcemy na tak zwany rozruch stosować sobie przez... Trzy dni, zdrowa osoba, podkreślam, i najlepiej po wizycie u lekarza. To tak oczywiście, ale na pewno nie można tego polecać woks populi wszystkim, tylko dlatego, że tak ktoś uważa. Amen, doktorze. Amen. Moi Amen. drodzy, chciałam Wam powiedzieć, że jest to wyjątkowo duży i obszerny materiał do przemyśleń. Zostawiam Was, moi drodzy widzowie, z tym w tej chwili. Bardzo tylko proszę i apeluję o umiar i rozsądek. Obaj doktorzy no. powiedzieli, że najważniejsze jest zdrowe, racjonalne życie a pogłodówkę, jeżeli już, to idziemy do lekarza.